Dzień dobry wam wszystkim, z tej strony Esu. Jest to już przedostatni, albo nawet i ostatni odcinek mego Let's Playa do Might and Magic 7. Wykonujemy ostatnie zadanie, idąc na zachód. Chyba tędy się nie da. Wydaje mi się, że zachód od Awli, tak. Na stówę. Dobra, musimy w takim razie przelecieć tutaj. Ha, przelecieć. W ogóle na drugą część tej krainy. Nałożyć skafandry. I zasuwać na płciznę. By wykonać ostatnie zadanie ze statkiem Lincoln. Już się nie mogę doczekać. Okej. No więc tak. Nie mogę tego użyć. Nie mogę tego użyć. Dlaczego nie? A. Nie mogę tego użyć. No dawaj, proszę cię. Nie ma miejsca. Nie mogę tego użyć. Dobra, inaczej to zrobimy w takim razie. No i czemu nie mogę? Ja muszę. Kurde bele. Ale skały. Jezus Maria. No. Come on, proszę cię. Musisz mieć jakieś problemy z tym. Ja wiem, że tutaj trzeba być tym skafandrem. Na zachód od Awli. Wydostańcie z niego przetwornik oscylacyjny, a następnie zwróćcie go Castorowi w czeluści. No dobra, super, ale... Nie mogę tego użyć. Ja pierdzielę. Wywalić mam wszystko? Przed założeniem skafandra musisz usunąć całe wyposażenie. O, wiecie co? Wydaje mi się, że nadpierścienie. A, pasek jeszcze. Nie mogę tego użyć. Jeszcze coś? Pierścienie chyba, rękawiczki, amulety. Już możesz? Nie mogę tego użyć. Rozumiem. Ale będziemy obrywać w dupę, bez tych wszystkich dodatków. Kurde! Dobra, proszę cię, proszę, nałóż. A, dobrze. Blaster. Nie mogę tego użyć. Tak on wygląda. Oto nasz sznipl. No, a tutaj rzeczy niestety będziemy musieli chyba wypieprzyć, wiecie? Trzeba będzie je wywalić. Szkoda. Zbieraliśmy przez całą grę. Teraz jednak nie ruszymy akcji w przód, jeśli nie wywalimy wszystkiego. Pasek? No, troszkę zajmie to zdejmowanie tego wszystkiego, to zbieraliśmy przez całą grę. Ale przecież w zbroi płytowej nie będziemy pływać, nie? Okej. Okay. Blaster masz. Teraz ty, chłopie, wywalasz wszystko. Na śmietnik. O, come on, spadaj z tym. Kija też wywalimy. Korona. Gryfi łuk. Peleryna księżyca. Wywalać. Smutno mi, nie chcę tego. 5, 6. Okej. Wypierdzielamy. Pasek. Korona, cokolwiek jeszcze. Nie mogę tego użyć. Buty. No. Okej, mamy blastery. Jesteśmy chyba gotowi. SU-34. I potrzeba 1 dni, aby dotrzeć do płcizny. No to... Jedziemy. Jesteśmy właśnie pod wodą.
Jest fajna muzyka. A to są i płycizny. Zobaczę, czy można... Nie można używać magii. Nie pieprz. Jak to nie można używać magii? Czekajcie, bo tu rekiny będą. Ja wiem, że tu są rekiny. Dobra, obejdźmy w takim razie to. Tu są pewnie jakieś skarby albo coś jeszcze pod wodą. No jakim cudem... No, rekin, który wali... tym. Nie mogę uleczyć. Sorry. Tajemnicza muzyka. Dodaje klimatu całej scenerii podwodnej. Tak właśnie wygląda ostatnie zadanie w Might and Magic 7. Popieprzanie w skafandrach pod wodą. O ty, chamie. Dobra, zaraz wracam. Dobra. Już jestem. Muszę iść tutaj w róg, bo tutaj pamiętam były piedestały. Strach. Chyba cię posrało. Za przeproszeniem. No jest, piedestał, dobrze. Weźmiemy go sobie. Heroizm. Tak jest. I popylamy do drugiego piedestału. Tak zwanego Day of the Gods. Znaczy Dzień Bogów. Tam nam się przyda na pewno. Albo w sumie chrzani, wiecie co, nie ma sensu. Okej, okay. Prosto. Ale w nas, kurde, sunął. Ja pierdzielę. Rekiny, które strzelają... O, kwiatek. Rekiny, które strzelają z gęb... jakimiś, nie wiem... magicznymi... lodowymi pociskami. Pozwalam wam, kurde, tutaj. Ale się fajnie skacze, słuchajcie, jaka jazda. Win, win. Wow. Statek. Dobra, rekinami trzeba się zająć. Rekino piranie. Świątynia w butelce. Mała budowla dziwnego kształtu zamknięta. Coś przywołuje cię do wejścia do środka. Aby jej użyć, podnieś butelkę i kliknij na wizerunku twojej postaci na ekranie ekwipunku. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, idziemy do tego Lincolna, kurde. Bo mnie tu zabiją te rakiny. Nie rozumiem, czemu tak... Czemu nie można magii użyć? Czy te rakiny atakują magicznie? Dlaczego ja nie mogę? Nie mogę ci pomóc, jestem rekinem. Wiecie, czego się obawiam? Że okaże się, że jak wyjdziemy do Lincolna, to będzie można znowu zbroję założyć. Tego się obawiam. A my zbroję całą wywaliliśmy. To będzie straszny fail, jeśli tak naprawdę się stanie. Dobra, to jest statek kosmiczny Lincoln, który sobie tutaj podpłynął, którędyś się wchodziło tu.
Fuck! Dobra, w takim razie inaczej to zrobimy. Widzicie? Mi się wydawało... Źle pamiętałem. Wydawało mi się, że trzeba cały ekwipunek wywalić. Celutki. I co za tym idzie, w tym Lincolnie też trzeba będzie używać skafandra. A tu się okazuje, że... Tylko na ten fragment z wodą trzeba skafander mieć. A zbroję można trzymać w ekwipunku. Dlatego... Ja jeszcze raz to wczytam. Tym razem nie wywalę tego. Tak głupio. Tutaj Temple of... O, tego nie widziałem. 7. Kolczuga, kolczuga uczenie się. Magia umysłu, magia ducha. Dobra, palniemy sobie tutaj. I tutaj palniemy sobie magię wody. O. Okej. No więc tak, moi mili, zapis na tutaj. I tym razem trzeba to wszystko zdjąć, ale nie wywalać. Nie wywalać, nie wywalać, absolutnie. Łuk nam się nie przyda, więc można wywalić. To nam się przyda, budki się nam przydadzą, pasek się przyda. Hełm, powiedzmy, że też. Rękawice. Kurde. Fuck. No i pierścienie. Tum, 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 tum. Ależ to jest wredne. Okej. Okay. No to teraz u ciebie, laska. No, co u ciebie zrobimy? Smocze jądra. Do wywalenia. Cyk. Buty, kurde, nie zmieścisz? A, zmieściłaś, świetnie. Jesteś boska. Rękawiczka. Amulet. Pierścień, pierścień. 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 Hop, okej. To wywalimy. Tarcza, zbroja. Naprawdę nie dasz rady? Come on, człowieku. Jak inaczej mam ci to zrobić? Okej, okay. Pasek, pelerynka, buty, kurde, butów. Shit. Dobra, buty on ci ponosi w takim razie. Łuk do wywalenia. Rękawica, to i to. I teraz jeszcze pierścienie szybko. Okej, okay. Zakładaj. Jeszcze ty, ciekawe, gdzie, kto ci to ponosi. Jezus Maria. Nie ma miejsca. Nie ma miejsca. Buty. Sznipl ponosi, świetnie. Hop. Nie ma miejsca. Hełm. Rękawica. To. Pierścień. No i teraz tak. Nie mogę tego użyć. Nie mogę tego użyć. Nie ma miejsca. O. I teraz dopiero idziemy. Dobra, przepraszam was najbardziej za tą głupotę, że tutaj tak, że tyle czasu straciłem niestety na właśnie bieganiu i wczytywaniu gry. Dobra, weźmiemy w takim razie to świetlenie w butelce, bo chcę wam pokazać, to jest fajna rzecz akurat. Fajna rzecz, fajna rzecz.
Bierzemy świątynię w butelce. I to wszystko. I zasuwamy szybko do. Do Lincolna. Lincoln nie zdejmujemy. A i tak będziemy musieli te skafandry nosić, ponieważ jak je wywalimy, to jak wiadomo, nie byśmy mogli wrócić. Najlepsze jest to, taka logiczna rzecz, że ogólnie fajnie, że mają skafandry i mogą nurkować, ciśnienie, te sprawy, ale ciekawe, jak oni nurkują, jak mają w plecaku po dwie zbroje płytowe. To jest po prostu jazda niesamowita. Dobra, Lincoln jest, zapis. Już chrzanić te piedestały. Czuję się jak na księżycu. Oja. O. Ale fajne to jest, świetne. Lincoln, ten niesamowity statek kosmiczny jest tylko drobnym przykładem cudów, jakie potrafili stworzyć starożytni. Zanim będziemy walczyć z androidami, nie ma miejsca. Czas sobie przygotować znowu ekwipunek cały, niestety. Niestety, przykro mi. Fuck. O, okej. Dum. Trzymałeś. Nie, ten pasek to był jej. Nasz. Ty miałeś tą pelerynę. Ona miała tam swoją. I teraz te pierścienie jeszcze porozdawać. Kurde. Dobra, trzymaj. Słabiutkie są. Punkty magii dla ciebie. Nie, to jednak było dla niego. O. To dla ciebie, szybkość, dla ciebie, hop, to dla ciebie, wytrzymałaś też dla ciebie, punkty magii 13 to dla ciebie, nie, jednak to chyba dla niej. Wytrzymałość 15, również dla niej. Okej. Oczy smoka to są w ogóle niepotrzebne teraz akurat. Tartęć też. To na potem. Blaster. Okej. Pasek, rękawica. Na głowę. Hełm. Czyli był hełm. Nie ma miejsca. Twój. Dwa. Celność plus 16. A to, czyli to był pasek w takim razie? Twój. Okej. Okay. Jak będziemy wychodzić, to znowu będziemy to wszystko zakładać, wiecie? To są jaja po prostu, nie z tej ziemi. Alchemik. Punkty życia. Świątynia w butelce, okej. Sandały, buty, czyje buty? Nie ma miejsca. Jej. Okej. Teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. 7, 8. Świątynia nie. Mieczyk zostanie. To zostanie. Alchemik. Okej, okay, wiecie co? Wszystko. Zapis szybki. Popylamy szybko w coś takiego, co się nazywa pośpiech. I rozwalamy. Nic nie widzę, jest za ciemno.
Dobra, więc to były właśnie, to będą takie potwory na tym statku. To są androidy, w ogóle stworzenia z przyszłości. Jezu, jak ja tu dawno nie byłem. Okej. Na pewno ochrona przed magią. Na pewno heroizm. Palniemy. I wiecie co teraz, moi mili? Teraz... What the fuck? Pożogę. Teraz jako, że jesteśmy w ostatniej misji, więc możemy wszystko już użyć. Kompletnie nie musimy niczego oszczędzać. Także ja sobie tutaj przypakuję magią. Tak na ostro przypakuję magią. Aha! No i co? I mamy czary. Idziemy. Pryzmatyczne światło, boskie interwencyjne, rozproszenie magii, nie zbiera pozdrowienia, dzień bogów. Super. To nam bardzo pomoże. O! Okej. Dzień bogów. Podział życia nie, ofiara nie, Armagedon nie, ofiara, dzień ochrony, Patrzcie, spójrzcie tego na ten pasek. To jest właśnie to, jak jesteśmy wykokrzeni. Jesteśmy odporni na wszystko dosłownie. Wskrzeszenie się przyda, zachowaj. I idziemy szukać. Idziemy prosto. Jezu, jakiś rdzeń komputera. Nie wiem, co się dzieje. Walimy go! Dobra. Kasa z nich nie wypada. Co to jest? Czy to trzeba zniszczyć? Chyba nie, nic nie widzę na tej mapie. Ja nie wiem, po co tu przyszedłem. Teraz sprawdzimy jeszcze tajne przejścia. No nic, tu nic nie ma. Myślę. Ale po prostu jeszcze tak nigdy nie byliśmy chronieni. Dobra, rzuć heroizm jeszcze raz. Na dół. Okej. To popieprzamy tutaj teraz. Wow. Wiecie co? Ta gra w tym stadium, przepraszam bardzo, przypomina, znaczy w tym levelu, przypomina mi, kurde, taką jedną grę starą dość. System Shock. System Shock 2 chyba, czy 1 nawet. Bardzo mi przypomina tą grę. Ponieważ identyczna. Ale kurde, gdzie mam iść? Lincoln. Okay, obejdźmy to wszystko w takim razie. Weźmy to złotko. Berdysz.
schody na górę. No dobra, spróbujmy. Cholerne odgłosy, nie? Takie niemiłe dla uszu. Kurde. Gdzie ja mam iść? Do ciężkiej cholery. Jak się otwiera te drzwi? Jest jakiś przycisk? Nie wiem, no bo widzę, że tutaj są rzeczy do pozbierania, no. Nie no, nie mam pomysłu. Aż dziwne. Schody tylko są. Dobra, na razie stąd spadamy. Najwyżej wrócimy się. The fuck? O co tu chodzi? Co to jest? Ja pierdzielę, jestem w kropce, nie wiem co mam robić. Co się robiło na tym statku? Tom, 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 tom. To powinno się dać otworzyć, no. Jestem tego na stówę pewien. Zabiliśmy kolesia przez drzwi. Okej, okay, już jestem. Dobra, więc będziemy kończyć ten odcinek. Dowiedziałem się tylko tyle, że trzeba przywrócić prąd w tym statku, żeby w ogóle jakiekolwiek drzwi się otworzyły. I to ma sens, tylko że my już byliśmy w tym rdzeniu wielkim. I ja nie znalazłem tego czegoś do przywracania. Tutaj coś jest. No. Dobra, przywróciłem w końcu prąd. Kto pomyślał, że taki mały ekranik. Dobra, dziękuję wam za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym, prawdopodobnie ostatnim odcinku mojego Let's Play do Might & Magic 7 za krew i honor. Pozdrawiam, pamiętajcie o kciuku i komentarzu. Cześć, na razie.